No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony. Kolejny odcinek z The Forest na moim kanale. Jeszcze The Forest, już coraz bliżej Sons of the Forest. A będzie dziwnie, jak pokaże się... Czekaj, gdzie ja mam w ogóle bukłak? Jak okaże się, że ta gra została przesunięta, jeśli chodzi o premierę, a ja... A ty nic o tym nie wiesz. Nie, no wiem, tylko że nagrywam to wiadomo. Nadal 12 lutego. Nie, ale chyba nie zostanie przesunięta, jak już zrobili Open, jak się nazywa? No. Open świat. Open świat. Nie, Open świat. Brakuje mi słowa. Wiem. Nie pre-order, early access, tylko early access. No, no, no to, to myślę... Taki dostęp, powiemy po angielsku, żeby nie ten. Tak, dokładnie. Także, także wiecie, no różne rzeczy się tutaj dzieją. Miejmy nadzieję, że dobre. Dobra, no w ostatnim odcinku postawiłem dosyć dużo planów, tak? Speaker oczywiście zadowolony jak zwykle. Ja zawsze jestem zadowolony. Ty, i właśnie chyba stwierdziłem, że tutaj nie da rady... Planu postawić. Czekaj, bo ekipa jest. Czy ona idzie dalej? Pójdzie dalej chyba. Pójdzie dalej, tak mi się wydaje. A co ci ekipa przyszła? Chłopaki przyszli w odwiedzin. 47 ten, dobra, idę. Ty no, sarenki nam tutaj latają w ogóle. A jeszcze bym chciał, wiecie co? Ty no, czemu wy mi weszliście na chatę? Co za mędym? Kto? No patrz, ile ich jest. Kogo? No chodź, chodź, zobacz. Nie mam czasu teraz, ja tu buduję tam. Nastawiał planów, ja buduję. No dobra, to ja się ich tutaj pozbędę. Padł. A, to ty. Oj, oj. Wiesz, że cię uratowałem? O. Nie wiem, czemu podpalające strzały mam, ale... Opa, jak fajnie ten. Dziewczyna się ten krztusi. I w sensie krztusi, no trucizna na nią działa, nie? No. To się... No, umrzesz? Nie, nie umrzę, dobra, spierdzieli. Dupię ją mam. Idę. Idę stąd, idę po swoje... Robi się ciemno. Ale i tak potrzebuję dwa logi, które tutaj gdzieś są. Dobra, to sobie troszkę... Nie powinienem blisko chaty ten wyrembulas robić, ale pilnie potrzebuję dwa logi. Tylko nie zetnij drzewa z domkiem. Nie, nie, nie. No nie, nie, nie. O Jezu. Nie, aż tak to nie. Teraz... Przepraszam, ale mnie coś kłaczek. A nawet nie było słychać. Nie? Nie było słychać, że kasłałem? Nie. To, czy ja no, kasłałem? Jasna dupa. Ho, 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 panie kolego. Nie, nie zrobimy jednej budowli. No to nie rób. A przynajmniej nie w taki sposób, jakbym chciał, wiesz? Mhm. Bo logów na górę nie ten, nie dam. Ognisko, gdzie to jest ognisko? Tutaj. No tutaj, tutaj, chodzi. No. Tu. Trzeba je odpalić. Czekaj. Ja już je odpalam, wiesz? Dobra, jest. Centralnie w wodzie, nie? To idealnie. Masz jakieś mięso? No pewnie. No ja też. No jedno włożyłem. Ja włożę dwa. No to pewnie najwyżej ktoś ten. Najwyżej ktoś będzie po prostu miał, wiesz, więcej mięsa do zjedzenia. A pana... A co ten pan tu leży? Spił się? Znaczy wiesz co, dużo tutaj trupów leży. Już nawet takich, wiesz, sauté, nie? Ale... A to skruszały, mięciutkie takie są. No. O, jest, bierz. No dobra, pyk. Chyba, że z ogniska nie można podnieść do ekwipunku, nie? Wiesz, mody pewnie są na to. Jeszcze jeden chcesz? Nie, ja już jestem pełny. To zjemy. Ale i tak trzeba iść ten spać, bo jest noc, nie? Kumasz. To ja idę, szukam domu. To chodź tutaj na ten, na górę. I pomyśl od razu, znaczy ja wiem, jak to można zrobić, bo można po prostu dźwig wybudować albo platformę, która pozwoli na delikatne wejście tutaj, a bo popatrz, tu musisz logi dać, nie?
No. No I? i właśnie. Jak te logi, kurde, tu wrzucić? Albo przez linę, albo przez dodatkową budowlę, która gdzieś tam, wiesz, pozwoli ci. O! Dziecko śpiące? Trzeba było najpierw iść spać, a później budować ten. W sensie jeść. Jeść to. Ale słuchaj, wiesz, że my od tyłu zawsze lubimy. Mogę wrzucić sobie jeszcze jedno Czekaj. mięsko. Dobra. Niekoniecznie się musi za mnie wypowiadać. Czemu nie? Ja Mam pierdolę, ten. no po prostu wiesz co. Dobra, Co? pożywka dla Hołka teraz będzie. Jedno mięso moje. Dobra, idę stąd. Idę dalej po logi. Idzie moje mięso. Zeżar mi. No hej, ale ja swoje też włożyłem. No To ja tak, zjadłem użyłeś. swoje. Ja nie czułem, żebyś coś wkładał. Włożyłem normalnie, chłopie. To Nie, człowieku, nie widziałem. aż się kurzyło. Naprawdę, mam to nagrane, ej, ale mam to nagrane, że wkładałem jedno mięso. I wiesz, i... Ciekawe, gdzie ty, że się wkładał te mięso? Normalnie. No Także tak, no wiesz. normalnie. Normalnie, dobra. Nie będę rozwijał tematów. Oj Boże. Nic mi nie ufa, nic mi nie ufa. Tyle lat. Ogólnie głodny się zacząłem robić. Też, ale tak w realu. Akurat dobrze, że to jest trzeci odcinek, który pod rząd nagrywamy, bo to będzie ostatni pewnie odcinek. To akurat. Pewnie tak. No tak mówiłeś, że Czech brakuje. Nie, machnąłem się teraz. Albo. No nie, no bo nawet teraz dobra, nawet teraz ten w międzyczasie sprawdzę, ale prawda jest taka, że. Ile tu żółwi? Wow, panie Dobrze, że są. kolego. Aż się schadzkę jakąś na pewno zrobili. No, na tę chwilę mam do 14 lutego zaplanowane, nie? Do 14 lutego mam zaplanowane, nagrywamy 3 odcinki. No to jak łatwo policzyć, to tak. 16, 18, 20. To jeszcze 22 to będzie dzień przed premierą Sons of the Forest. To już będzie nowy. To już będzie Sons of the Forest. Ale podejrzewam, że wiesz co? Ty, Że no nie wiem, to pociągniemy tak. dalej tą serię. Nie będziemy nic tutaj już ciągnąć. Przestań. Wystarczająco. Dwa. Ukończyliśmy tą grę po raz piąty, a w zasadzie po raz. Nie po raz piąty, po raz dziesiąty bym powiedział, bo jeszcze na streamach kończyliśmy i wiesz. To nie. Tu już temat się wyczerpał i. Wystarczy. 500 parę godzin. Poza tym też, no, ile można budować, nie? No można dużo budować, okej, długo. Ale jednak nie. Ja już chcę się nastawić głównie na Sons of the Forest No i dobra, tyle, tak? to mogę już grę sprzedać, tak? Tak, powoli możesz tak. Jeszcze jeden na pewno odcinek gdzieś tam nagramy. Także moi drodzy, to jest przedostatni Gdzieś odcinek. słyszę jakiegoś. Ja jestem daleko od chaty, także tutaj. Nie, coś mi się zarło w słuchawkach, ale dobra, nieważne. No kończ. No. Znaczy nie, no jeszcze oprócz tego będzie jeden odcinek, nie? Także wiele z tych rzeczy tutaj nie dokończymy. Także. Ale to nic nie szkodzi, nie? Nic nie szkodzi, bo jak wejdziemy po prostu w Sons of the Forest, to będzie dobrze. Tylko też nie wiadomo, bo nie wiadomo, co tam będzie można robić, nie? Czy wątek fabularny będzie, ale to już rozmawialiśmy na ten temat, nie? Także też No. nie będziemy mówić dokładnie, co będziemy robić, bo może się okazać, że będziemy, tak jak ty, czekaj, w ostatnim odcinku to powiedziałeś fajnie, że w następnym odcinku już nie powiemy, że to The Forest, tylko Sons of the Forest i tak dalej, nie? No, tak można byłoby wnioskować. No bo tak samo, będziemy budować, tylko że w lepszej teoretycznie grafice. Oho. Coś mi tu. O, jest, dobra. No, zobaczymy, czy w lepszej grafice, czy w lepszej tej. O, pani jakaś idzie tu mi. Tak.
Dobra. Ja ją zatrułem, ty ją podpaliłeś. A, tu są dwa. Tak, tak, tak. Ja jednego biję i ty drugiego, nie? Stój w miejscu. Dobra, jeden padł. Drugi już też. Drugi też, dobra. To ja z jednym, a ty z tego bierzesz, to ja biorę z tego. Pyku, nie pyku, wiem, pyku, cyku, pyku, no trot. Znaczy, wiesz co, trzeba pod różnym kątem brać te strzały. Ja wiem, nie? Ja próbuję, ale ich nie ma tutaj, no po prostu. I no. Jedną jakąś znalazłem. Dobra, nieważne. A tak jeszcze ty, propos budowania, nawet jeżeli by była możliwość tylko budowania, nie dałoby rady wątku fabularnego skończyć, to wiesz co mnie interesuje? Ja tylko chcę, żeby w miarę na ten, od razu był dostępny NPC-ek, nie? No przecież to będzie takie... Czy nie mówię, że to będzie fajne, ale to jest dla mnie ciekawe, nie? Bo wyobraź sobie tak, jak prawie jakbyśmy w trzy osoby grali, nie? Jak ze starych dobrych czasów gdzieś tam ten widmo. To jeszcze te swego czasu Arek był. No. To wiesz, to łoho ho. Stare dobre czasy. Teraz już wszyscy od nas pouciekali, mają nas dosyć. No. Dobrze, dobrze, niech uciekają. Dobrze? No nie wiem. Nie, no to wiadomo. Dobra, mamy jeszcze trochę. Zbierz czaszki. No mam jedną czaszkę. Ile potrzebuję? Kurczę, 65 jeszcze. Ja pierdzielę, ile tych patyków. To co ty nastawiałeś, chłopie? Ja bardzo... zbieram patyki. No ja nie, ja te kłody tutaj napierdzielam. Niewiele już tak naprawdę zostało, więc luz. Najważniejsze to chyba, żeby skończyć tak, przede wszystkim tą antylopę na pewno, altankę, plus druga sprawa, plus druga sprawa na pewno płot, nie? O, płot. No to gdzieś będzie pewnie tata albo mama. No to dwóch zabiliśmy dopiero, to może jeszcze po nich pozostałości. No nie, nie. Ej, najlepszym zwieńczeniem tej serii, wiesz co by było, nie? Ja sobie życzę tego, żebyśmy jeszcze w tym odcinku mamy ile? Jest 13 minut. Powiedzmy, że żeby mamy 20. Ten. Tak, żeby robak przyszedł, bo. Gwizdogon ten? Tak. Bo jednak są osoby, które na to czekają, a no dziwne by było, jakby wiesz. Nie przyszedł, nie? Znaczy dziwne, no. No, jest bardzo... To trudno, ja nie będę chodził po całej wyspie i go szukał. Nie, nie, no to ja też, nie? Wiadomo, że prawda jest taka... Ja się nas boją. Nie, że jest bardzo mały procent po prostu na to, żeby go zobaczyć, nie? On wzrasta z każdym dniem, nie? Ale w ogóle, czekaj, jak wcisnę B i damy... To było to? Nie to. 77 dni przeżytych na wyspie. Aktualne samopoczucie, pragnienie. No teoretycznie, no bo to wiadomo, tam kilka razy padliśmy. Siły mam 49,6. Także to akurat tam olać to. Ale te dni, tutaj, 77 dni. To jest w ogóle piękne. A piękniejszy fakt jest, że przeżyto 100 dni, jest takie osiągnięcie, nie? Przeżyto 100 dni bez znalezienia swojego syna. To my już to odblokowaliśmy x miesięcy, x lat temu, nie? Ale zobacz ty, jak my się skupialiśmy głównie na budowaniu, nie? No. Statystyki. Ja mam sytość 89. Komputer. Ile masz siły? O panie. O panie. W ogóle nie mam siły. Nie no. No nie, na pewno. O panie. 48,3. A, to czyli jesteś ciutkę słabszy ode mnie. Ale dobra, bo ja wiesz, walę tą siekierą na lewo i prawo, nie? Zatem, a też wiesz, jak się dobrze odżywiasz, to też ci ta siła idzie do góry, nie? No, ja to się słabo żyję. No. Korzystając z okazji, to tak,
Bo już Wszystkiego widzę. najlepszego, zdrowia, szczęścia, najlepszego w nowym roku. Nie, nie, to chciałeś powiedzieć, to przepraszam. Nie, nie to. To tylko tak na Tomb Raiderze wyszło, że ten, że po prostu nagrywałem w lipcu, stary, opublikowałem to po pół roku i prawie trafiłem idealnie z życzeniami, nie? Tylko, że nie na te, tak jakby, święta, ale korzystając z okazji, bo tak. 48 odcinek aktualnie widzicie z naszej perspektywy. Od godziny ponad jest na kanale. I tak, Hołek, dwa komentarze. Mam tu teorię z siekierą. Grasz The Forest od tak wielu lat, że gra cię już zna i rozpoznaje, że siekiera w twoich rękach to nie jest dobre rozwiązanie, więc ci ją ukrywa. To jest propos tego, że siekiera tam znika, nie? Tak, a tam pod którymś odcinkiem to Hołek cały czas do mnie się czepiał. Jestem obrażony niniejszym, chciałem powiedzieć. I tyle. I jestem obrażony. Ale Hołek to jest tak... Próbuję przeprosić. On, Hołek, to jest taka menda społeczna, taka paździoch, taki paździoch. Nie interesuje mnie to, ja jestem po prostu obrażony. No, no to będziesz teraz musiał, wiesz, Hołek, nie wiem co zrobić. A tutaj, kurde, oj, oj. Panie kolego, czemu to tak ci poleciało? No, także nie, teraz akurat ten, standardowo tylko mnie ciśnie, nie? Chociaż raz się ze mną zgodził, nie? Że nie będę pił po prostu wody z jeziorka, w którym ty pływasz, nie? Tak jakby trochę... No właśnie o tym odcinku mówię, cały czas podjazdy pode mnie robił. No, ale to tylko raz, zauważ, że normalnie to na mnie się ten siedzi tak jakby. A? O jeden raz za dużo. Oj, oj. No dobra. Widzisz, Kołek? Masz przerąbane. Masz przerąbane, speakerkowi podpadłeś, tak nie można. Krzewik musi być grzeczny, bo to jego seria, ja nie muszę być. No tak, ja muszę być, no, jak najbardziej. Wow, 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 to mnie nie interesuje, dobra. 124 patyki, kurde, dużo. A, tu już nie ma patyków, ale gdzieś potrzebne jeszcze. Plus drugi komentarz. Potwierdzam, olałeś speakera. Nagrałeś zakończenie bez niego, przez co odcinek stracił niepowtarzalny klimat. To propos tego, co rozmawialiśmy, że ty się sprułeś do mnie, że beze mnie, znaczy bez ciebie nagrywałem końcówkę i tyle, nie? No. Także widzisz? No. Ale już to była prawda. Ale nie, no... No, nie. Za prawdę to ja nie mam co się ten nagle. Powiedział prawdę, no to powiedział prawdę, no. No nie, ale to właśnie nieprawda, nieprawda. Przepraszam, ale musiałeś to iść. Nieprawda. Musiałeś iść, także mogłeś ja mogłeś tutaj... poczekać, nic by ci się nie stało. Ale nie, muszę iść specjalnie sam, żeby on nie mógł iść. Ale chciałem zaznaczyć, nie. Że nie, nieprawda. Następny raz... Teraz kłamie. Następny... On zawsze kłamie. Następny raz graliśmy. Kłamasz. Nie, pierdolę, dobra. Nie, huhu. Gdzie ja sanki zostawiłem? Serio, gdzie ja sanki zostawiłem? Nie wiem. Jezus Maria, jak mnie ten Alzheimer denerwuje. No dobra, skończ z tym. Co tam następnym razem, jak ten? Nie, następnym razem graliśmy dzień później, także ciężko by było w tym konkretnym momencie mieć włączony komputer 24 godziny. A dlaczego? Nie stać cię? No to... No tak, hajs z YouTube'a, nie? Hajs z YouTube'a, wiadomo. A co? Odpływający, ale hajs z YouTube'a. No. Nie, no dobra, dobra. Dobra. Czy jakieś takie ciekawe jeszcze komentarze chciałem podać? O, widzę, że teraz ja mam dobrą radę. Jak zabijesz wszystkich świrsów w hordzie, to zniszczysz hordę. O ty! Normalnie. No to, będzie nieprawda. Dowcip, misiu. Hunter bardzo ten, bardzo ostatnio się gdzieś tam udzielę pod filmami, także dzięki bardzo. Jeżeli Hunter oglądasz też tą serię, no to będziesz wiedział, że przynajmniej jestem wdzięczny za każdy komentarz. Gdzieś tam Hołek też o 45 z kolei odcinku mówił, że Stowarzyszenie Nihilistów, to odnośnie tam jest wyszczególniona minuta 25, nie? Ja teraz tego nie zacytuję, bo ja nie pamiętam, co my tam mówiliśmy, ale to był odcinek, gdzie gadaliśmy o Harrym Potterze, nie? Także... Aha. Też nie kojarzę. Bo nie, to ty wiesz, no my to, jak my nagramy raz na tydzień, na dwa tygodnie, kilka odcinków, to mamy spokój, nie? I to... Zagraj, nagraj, zapomnij, nie? Także...
No nie tak do końca, nie? Wraca się czasami, komentarze czyta, ja czytam, mało odpowiadam, bo... Ale nie, no to tak, to no... że po to te sygnatury czasowe, bo tak to byś za Chiny nie potrafił odpowiedzieć, nie? No tak. Tak, bo to ja zawsze o to proszę, że jeżeli komentuje ktoś jakiś konkretny wątek, to żeby sygnaturę czasową dawał, bo to jest najbardziej wygodna forma komentarza, tak? Bo jeżeli ktoś tego dnia nawet nagrywa, obojętnie czy jest po prostu osobą, którą profesjonalnie zajmuje się YouTube'em, czy nie, czy hobbystą, tak jak ja. Czekaj, czy tu jeszcze zmieszczę coś? A no nie, no zmieszczę, co jest. Właśnie nie ma co pieścić, to się musi zmieścić. Dobra, chyba już. Tak, chyba już. A było pik? Jaki pik? No bo jak już, to jest pik. Jaki pik? Czego pik? O Jezu, dobra, nieważne. Tłumacz mu tam. Teraz 3 godziny tłumaczył i tak nie zrozumiesz. Pik. Jak budujesz i jak kończysz, to co jest? Pik. Aha, no pik, ale no. To nie. Ja mówię, że sanki zapełniłem. No to mów, że sanki. A ty nie pytałeś, że sanki. Ale ty nie powiedziałeś. Bo nie pytałeś. No nie, no tylko ja stwierdziłem fakty. No. Dobry, dziękuję bardzo, że mnie wyprowadziłeś z błędu. Czekaj, bo płód pod nami lata. Jaki płód? No normalnie, mały. A, komuś wypadł. No kurde. Czekaj, kurde. Jakie to było? Taka typotyka. Nie wiem, ale ja to tak zaliczyłem do czarnego humoru, stary, że... A najgorsze jest to, że ja naprawdę bardzo czarny humor momentami mam. Ja lubię takie głupie ten. To jest masakra. Jakby czasem człowiek... zobaczy, bo to wiesz, nie każdy czarny humor jest w stanie dźwignąć, nie? A są naprawdę... Są na przykład żarty bardzo chamskie, które no potrafią niektórych ludzi po prostu rozśmieszyć, nie? Typu z bałaganem jest jak z dzieckiem bez nóg, no nie ucieknie, nie? Także propos sprzątania, jak komuś się nie chce sprzątać. No. Także wiecie, no to wtedy masz takie no takie teksty, które możesz wrzucić w to, nie? Ja pierdzielę, to jest masakra. Dobra, ile tych logów zostało? 34, nie jest źle. Tak jak to z sprzątaniem na święta, nie? Po kolędzie to ksiądz chodzi, a nie sarnajpit, nie? No, więc tak. To już są takie rzeczy, które mówię, nie każdy jest w stanie dźwignąć, nie? A niektórym przeszkadza, się obrażają. No tak, 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 to wiadomo, że się obrażają. 2 razy sok z drzewa do ekwipunku, no elegancko. Ojej. Ale ty jesteś. Coraz mniej energii mam, powiem ci, jeśli chodzi o tą grę. Ja nie wiem, kiedy my ostatnio spaliśmy? No ej, tej nocy, nie? Ja spałem w nocy. Wstałem o 7, musiałem z psem iść, ale spałem w nocy. Nie, tak. Ale nie w realu, mówię tutaj w grze. To chwilę temu, nie? No? Nie. No nie wiem. A ja nie pamiętam, to już mi się wszystko myli w tej grze. No bo wiesz, no biorąc lata, pod uwagę... Lata, sejwy, budowle... Ale patrz, ile my, jak my pod koniec jesteśmy płodni, nie? Ile budowli w ogóle. No. Ja nawet kanibalom wybudowałem wioskę jedną. Z rozpędu. A jak? Kiedy? Co? No, zepsuta była, to ja wybudowałem chałupki. Po drodze tam szedłem. A, no to dobrze. Dobrze, 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 spikajku. No bo przychodzili do nas, no to niech mają swoją, nie? Ja i tak będą przychodzili do nas. Ale... Herbatkę. Mhm. Plus mam nadzieję jest taki, że jak już dokończymy te płoty... O, już coraz mniej rzeczy jest do... Ty, możemy się nawet dokończyć... Ty, my dokończymy chyba wszystko.
Bo jak my dzisiaj? Mamy jeszcze... Nie, nie dzisiaj, dzisiaj. No zostało 25 minut, jeszcze 10 minut budowania, ale ogólnie jeszcze, jeżeli jeszcze jeden odcinek będzie, bo ja nie chcę się w sumie już żegnać. Mało to nie stało. No, ale myślałem, że ja tyle nastawiałem, że nie uda się, nie? A trzeba tych, trochę jej pozabijać, bo chyba czaszek będzie mi brakuje w każdym razie czaszek. Oje. Czekaj, no to ja zobaczę, bo ja mam jakieś czaszki. Chyba mam czaszki, czekaj, mam czaszki, żeby... Tak, mam trzy czaszki. Trupy są gdzieś spiki na terenie naszej tej Ja wiem, że są, ale nie wiem gdzie, ja nie chcę mi się ich szukać. A to jeszcze trzeba było spalić. No w każdym razie mi się czaszki już pokończyły, nie? To melduję tak słusznie, że... Ale już nie ma czaszek, nie widzę, żeby były potrzebne. No bo już jedną tutaj ten ogarnąłem. Lina, jednej zostało. Lina jest potrzebna, tutaj patyki potrzebne. Ale to jak zobaczę gdzie, to tam się zrobi. Lina to jest najmniejszy problem. No ja już to zrobiłem, tak ja to zrobię. Tylko patyki zostały i kłody. 8 sok z drzewa. No bo tak, tutaj masz dwa garnki, które walisz na sok z drzewa. No ale soku z drzewa to mamy dużo. No ja wiem, ale tam już jeden zbudowałem cały, już jest gotowy. Tak, drugi też już jest gotowy, no. Czekaj, no. Tu, gdzie jeszcze by się przydało coś? 60 patyków i kłody. Dobra, zaraz się zrobi. To pewnie patyki jeszcze w tym potrzeba, w altanie. Nie, na altanie 84. Czekaj, patyki. A, krzesła. Krzesła. No, tam zacząłem dorzucać. Ciemno jest, idziemy spać? No idziemy, chodź, nie ma co się pierdzielić. Czekaj, ja muszę tam się pod tą górę wczłapać. Ty, ja te kłody, ja te pióra tutaj, nie wiem, te budki dla ptaków to ja usunę chyba, bo i tak tutaj nie... Za dużo pierdzielenia, żeby tu logi dać, nie? No, dobra. Usunę pierdziele. Nie będę ten... O, nie możemy. Nawet nie wchodź na górę. Nawet nie wchodź na górę, bo nie możemy. Mamy... To, zobacz, to jest moment. Za pół godzinki akurat odcinek przeleci, jak poczekamy na Z. No tak, to może tak, może tak być, nie? O, u mnie już prawie. Tak? No u mnie też. O, Wilku gra w Diablo 3. O jest, jest Zetka, no. Mówiłem. No, ja nie, ja na razie Diablo nie. Pierwsze co, to ja chyba ten, śniadanko, a później Hogwarts. Ja nie wiem co, zależy co u mnie będzie się działo. Ale ty pewnie do obiadu się ten szykować musisz, ja mam dzisiaj akurat wolny pod tym kątem, także... A czy wiesz... Szykować jak szykować, ale trzeba coś przygotować, coś ten... No, właśnie o tym mówię, nie? Że ty będziesz pewnie pod tym kątem się gdzieś tam bawił, nie? Ty, żarcie by się przydało. Masz jakiś ten? Jedno miałem, ale zgnite. Ja też nie mam. Picia nie mam. Picia no, zrobiliśmy. Też nie mam, ale mamy ten. Ja idę do jeziora, pierdziele. Ja idę do jeziora albo do rzeki się napiję, bo to już... Wiesz... O, tu mam. Woda stojąca, bo stojąca, ale... Nawet nie będzie problemu. Najgorzej z tym żarciem będzie. No ja jedno mięsko znalazłem, ale trup mi się tu pali i mięso wrzuciłem. Normalnie jestem inteligentem. No, to powiem ci, że brawo. Czekaj, wiesz co? Można chyba zrobić... Ale ognisko mi się nie pali, tylko trup mi się pali. Nagietka sobie troszkę zjadłem, także jest git. Nie mam już na czerwono. Tylko, że to też jest takie na dwoje babka wróżyła, bo ja za chwilę będę i tak głodny. Bo to w ogóle energii nie daje. To tylko energię daje, tak wiesz, na chwilę, nie? No. Także tak, tak będzie, moi drodzy, że to jest przedostatni odcinek z naszej serii The Foresta. Weźmy tu tupie strasznie. Mnie nie ma tam w pobliżu, także nie wiem. Przyszły dwa, ale ja teraz mięso próbuję zrobić. Nie mam czasu.
Jeżeli... I teraz taka mała dygresja. Możesz wbieg tu, przez bramkę se wbieg. To uważaj, żeby nie wbiegł na ten, na drzewo. Nie, nie, no właśnie będziemy... chodzę stąd, żeby wylazł. O Jezus, padł. Jeżeli, moi drodzy, powiem wam tak, jeżeli Sons of the Forest zostanie przesunięte ponownie, to już z tego miejsca mówię, że nie będziemy reaktywować serii The Foresta, przynajmniej na razie. Mam po prostu wtedy będzie na kanale z aktywnych serii Rise of the Tomb Raider, na którym będzie można się spokojnie wtedy skupić. Nadal będzie Days Gone i nadal będzie Hogwarts Legacy, chyba że okaże się, że Hogwarts Legacy na chwilę obecną jest niegrywalne, no to będą przynajmniej te dwie serie, a może wprowadzę jeszcze jakąś trzecią w postaci jakiejś krótkiej, szybkiej gierki. Mam pomysł na tą szybką gierkę, bo ja zawsze mam jakieś wyjście awaryjne. Ale czy zdradzać, co to będzie? Nie będę zdradzał, co to będzie. Mogę tylko powiedzieć, że to będzie prawdopodobnie horror, także jak... Wszystko zależy od tego, jak będzie luty wyglądał, nie? Bo prawda jest taka, że ja sobie luty poukładałem tak, że urlop mam stricte niedużo, bo ja mam tylko 5 dni wziętych, żeby mieć tydzień wolnego. O, już tutaj nie włożę, dobra. Bo więcej, nie oszukujmy się, więcej nie będę tracił urlopu tylko i wyłącznie po to, żeby grać, nie oszukujmy się. A wiecie, wydaje mi się, że przez 5 dni to ja w zupełności sobie ogarnę wszystko, co potrzebuję. Także... No. Nawet jeżeli ten The Sons of the Forest by nie wyszedł, to będzie co ogrywać, nie? I będę w stanie po prostu skończyć jakąś jedną krótką grę, taką 12-godzinną, nie? I to właśnie w tym przypadku horror. Nie no, zaraz padnę bez kitu. A po co? Nie mam w ogóle ten, nie mam w ogóle mięsa. Zaraz muszę... Dobra, pierdzielę tamte logi. Chociaż szkoda, dobra, idę włożyć to, nie. Idę tak, idę włożyć to do sanek. 32 minuty, czyli powoli zbliżamy się do końca. Fajnie. O proszę, proszę, jak logi migrują. Chciały już by zrespiły się gdzieś, nie wiadomo gdzie. Dobra, idę coś upolować z piki, bo na sam koniec musimy zjeść, no, dobrze. Ja mam coś do jedzenia, o idzie znowu te dwa. Ale Bartek, masz jeszcze jedno mięso jakieś? Bo ja bym z dwa potrzebował. No ja mam dwa, chodź tutaj, ja już wrócam do tego. Dobra, to idę. No właśnie sarenkę ubiłem, a sarenki są chyba o 4 nawet mam. A zobaczę tylko, czy mam świeże, wszystkie świeże. No co to wiesz, nawet... Ale nie mogę posadzić, bo tutaj mi przyszły te w odwiedziny. No na chałupę nam się wbili. No idę. Idę ci pomóc. No nie, no musiałem uciec, żeby wiesz, żeby mi nie rozwalili drzewa albo tego. Nie, no bardzo dobrze, nie? Też tak. Oj. Uważaj tam, bo tam dwa są na chałupie. No słyszę, zaraz ich tutaj ciupniemy. O Jezu, ty. A no jest. No dwa. Jeden biega tu poza. Jak tu się strzały zmieniało? A, dobra, tam by trzeba było. Trzeba było ten, wejść, znaczy trzeba było wejść do ekwipunku i... Ja w ogóle ich nie widzę. Dobra, nie będę teraz robił. Wyszły już? No jeden wyszedł. I się leje z nim. A tu są oba dwa. Od kiedy on tak... A co skacze do ciebie? Ty, no właśnie ty! Już. Jeszcze nie? No, dobra, teraz. Idziemy na drugiego? Ta, czekaj, tego tylko ogarnijmy. O! Dobra. Padł. Na sam koniec akurat tyk. Chodź, drugi, gdzie ten drugi polec? To wrzucę. Proszę.
Prawie pełny ekwipunek. No gdzieś tam był, nie? No, popełnił samobójstwo, bo... Nie, no nie ma go po prostu. Dobra, to olać go. Zgalu, popełnił samobójstwo. Tak. Dobra, idę ten, idę po prostu zjeść. Idę ci te mięso wrzucić, bo... Tak. Wrzuć, bo ja tu zaraz nerwicę dostanę. To ile tu w ogóle trupów? Trzeba posprzątać, ale... A ja idę, gdzie tu picie było? Nie mamy tutaj picia, wiesz? Nie, ale jakaś woda, bo ja już nie pamiętam. A, to tam na dole. Dobra. Żarełko tylko, żeby się szybko udało, to jeszcze po... dorzucę. Do pieca pieniędzmi palić. Kurde, palić kiedy... O, mamy. Jest, najedzony jestem. Świetnie. Dobra, 36 minut. Idę na górę, moi drodzy, kończymy. Także... Ja też idę na górę. Chodź na górę, zapiszę sobie, żeby był spokój. Cisza, spokój. No, bo trochę ten... Czekaj, zatwierdzę na dwa pliki standardowo, bo ja wolę naprawdę pyk. Ty sobie zapisuj, a ja bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Przypominam, następny odcinek za dwa dni i będzie to ostatni odcinek z naszej serii z The Foresta. No, troszkę tych odcinków było, ale na takie totalne podsumowanie to już się być może skusimy w następnym, ostatnim odcinku. Speakerku, chcesz coś powiedzieć? Ja tylko się już pożegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, hej, nie będę mówił, że w Son of the Fathers, ale w czymś innym, może też w innej grze, może w tej jeszcze. Może w jakiejś innej, zobaczymy. Bo tak swoją drogą wiesz, że Outlast Trials, jeżeli by w tym roku wyszedł, to będzie najlepsze, jak my to we dwójkę będziemy ogrywali. A ja wiem, że ty jesteś taki, wiesz, żebyś jakbyś się dar, to family friendly content by nie było, nie? Ale to żaden horror nie jest family friendly content, także luz. No, ale to znaczy, wiesz, ja może zawsze mnie wyciąć, nie? Nie, to właśnie o to chodzi, że nie. Bo to będzie działało w dwie strony. Dobra, moi drodzy, dziękuję i widzimy się w następnym, ostatnim już odcinku. Także pozdro, Cheveral. Hej, hej.